Witaj serdecznie. Dzisiaj jest trzecia lekcja naszej matematyki do liceum. Podziałamy dzisiaj na potęgach. Dzisiaj będą potęgi. Jak już powiedziałem, pierwszym działaniem na potęgach, jakie tutaj widzisz, to jest mnożenie dwóch liczb, które mają te same podstawy i różne wykładniki. Co jest ważne, pamiętaj, liczby mają tą samą podstawę. Tylko wtedy to ma sens. Jak widzisz, mnożymy dwie takie same liczby, ich wykładniki się dodają. To jest takie abstrakcyjne trochę, prawda, literki, ale spójrzmy, tutaj mamy przykład liczbowy. Mamy sobie na przykład 2 do 3 i 2 do 4. Przypominam, oczywiście ta sama podstawa. I mnożymy. 2 do 3 razy 2 do 4. 2 do 3 to 8, 2 do 4 to 16. Razem daje to 128, czyli 2 do 7. A 2 do 7 to jest 2 do potęgi 3 plus 4. Czyli widać, zgadza się nasza teoria. Możesz sobie zapisywać te wzory gdzieś na kartce, bo ich będzie parę dzisiaj. I te wzory ci się potem przydadzą, także możesz je sobie gdzieś zapisać, jeśli chcesz. Ale może je już znasz i będzie ta lekcja tylko dla ciebie przypomnień. Dobrze, dalej jedźmy. Mamy teraz znowu tą samą podstawę, już do znudzenia przypominam. I mamy dzielenie dwóch liczb. Dzielenie dwóch liczb w takiej samej podstawie i różnych wykładnikach powoduje, że te wykładniki się odejmują. To jest dokładnie to samo. Tutaj mamy kolejny przykładzik z naszym znajomym 2 do 3 i 2 do 4. Oczywiście ta sama podstawa. No i przez dzielenie, jak widzisz, doszliśmy do tego, że to jest 8 przez 16, czyli 1 druga, czyli 2 do minus pierwszej, czyli 2 do 3 minus 4. 2 do minus pierwszej, tak? Może nie znasz 2 do minus pierwszej. Skoro pojawiła się tutaj jaka potęga, to gwoli przypomnienia, tutaj taki malutki slajdzik na ten temat. Mam nadzieję, że już to znasz, a jeśli nie, no to szybko sobie to przypomnij. A do minus m to jest 1 przez a do m. Co to znaczy? Że jak mam na przykład 2 do minus trzeciej, to po prostu odwracam sobie. Piszę, że to jest 1 przez i udaję, że jakby tam nie było minusa. Czyli 2 do czegokolwiek, cokolwiek podniesione do potęgi ujemnej, to jest po prostu 1 przez to samo do potęgi już nieujemnej. Myślę, że to tutaj ładnie widać na przykładzie. 2 do minus trzeciej to jest 1 przez 2 do trzeciej, czyli 1 ósma. Po prostu, jeżeli mamy ujemną potęgę, odwracasz. To jest odwrotność tego potęgowania. Dobra. Tutaj tak właśnie ujemny wykładnik. Teraz przechodzimy do nowej serii naszych działań, czyli już mamy różne wykładniki. Tutaj jest tylko takie małe działanie. Co się dzieje, jak mamy podniesioną liczbę do potęgi i jeszcze do potęgi? Czyli jeżeli mamy a do m i całe to a do m jest podniesione do n, widzisz? To wtedy te wykładniki się mnożą. Pamiętaj, musisz sobie wszystkie te przykłady zapamiętać, żeby ci się to potem nie pomieszało, żebyś wszystkie zapamiętał, że tutaj w tym przypadku się mnożą. Jak na przykład mnożyliśmy liczby, to wykładniki się dodawały. A jak podnosimy liczbę do potęgi i jeszcze do potęgi, to wtedy się mnożą. Pokażę ci tutaj na przykładzie, żeby było trochę jaśniej. 2 do 3 i jeszcze do 4. Najpierw liczę sobie 2 do 3, czyli 8, i to 8 jest podniesione do 4. To jest 4096, czyli 2 do 12, czyli 2 do potęgi 3 razy 4. Tak jak było w naszym wzorku. I teraz co się tutaj stało? Co jest nowego w tych wzorach? Teraz będą wzory z typu ten sam wykładnik. Czyli mamy dwie różne podstawy już, ale wykładnik jest ten sam. Gdy mnożymy takie dwie liczby, a do n tej razy b do n tej, to jest to samo, jakbyśmy wzięli w nawias. Oczywiście to nie musi być w nawiasie, bo to jest mnożenie, tak? Mnożenie jest... nie musimy zapisywać mnożenia w nawiasie, prawda? Jak to działa? Zaraz ci powiem, tylko pokażę ci tutaj przykładzik. Oczywiście to jest ten sam wykładnik. Przypominam już do znudzenia. 2 do 3 razy 3 do 3, 8 razy 27, tak? 216, 6 do 3, czyli 2 razy 3 i całe to 2 razy 3 do 3. To jest, może ci się skojarzyć, jak kiedyś mówiliśmy, że rozdzielność mnożenia względem dodawania albo względem odejmowania. Może pamiętasz takie jeszcze z podstawówki długie zdanie, co to, do czego to się odnosi, że możemy na przykład zapisać, że 2 razy 4 to jest 2 razy 2 plus 2 razy 2, prawda? To będzie to samo. Rozdzieliliśmy to mnożenie na dodawanie, bo mnożenie składa się z dodawań przecież, prawda? Tak samo możemy rozdzielić to na odejmowanie. Jako większą liczbę pomnożymy i odejmiemy mniejszą liczbę.
I na takiej samej, no nie na takiej samej, ale na podobnej zasadzie działa właśnie tutaj ta reguła z innymi podstawami, tymi samymi wykładnikami, dlatego że przecież potęga to jest mnożenie, prawda? Mnożymy jakąś liczbę przez pewną ilość razy i dlatego możemy sobie to tak rozdzielić. Mogę rozpisać, że 6 do 3 to jest 2 do 3 razy 3 do 3. Na bardzo podobnej zasadzie właśnie jak rozpisywaliśmy mnożenie na dodawanie, to tutaj rozpisuję potęgowanie na mnożenie. Takie skojarzenie ja sobie w ten sposób to zapamiętałem i polecam, dobra metoda. Tutaj następna rzecz z tym samym wykładnikiem to dzielenie oczywiście, gdy dzielimy a do m przez b do m. To jest to samo, jakbyśmy mieli cały ten ułamek, ten nawias taki trochę niefortunny, ale no niestety taki jest ten edytor tutaj. W każdym razie mam nadzieję, że to widzisz, że to jest po prostu cały ten ułamek wzięty w nawias i podniesiony do potęgi. Myślę, że to tutaj w miarę czytelnie widać. Co jeszcze? To jest po prostu przykładzik, ten sam wykładnik, czyli 2 do 3 przez 3 do 3, 8 dwudziestych siódmych, czyli 2 przez 3 do 3 po prostu. Wyciągnęliśmy sobie ten wykładnik za nawias. Dobra, to tyle z teorii, te wzory tak bardzo szybko przeleciałem, ale no po prostu musisz je sobie zapisać, tam już za bardzo nie ma o czym opowiadać. Poróbmy sobie teraz parę zadań, to są takie typowe zadania, jakich możesz się spodziewać na maturze. Albo na jakimś teście. Jak widzisz tutaj polecenie do tego jest po prostu oblicz. Oni specjalnie dają tego typu liczby, na przykład 2 do 20 i sugerują, że tego się nie da obliczyć, znaczy nie da się obliczyć, tak powiedziałem. Da się to obliczyć, ale nikt nie będzie chciał od Ciebie, żebyś to mnożył. I nawet nie wiem, jak to jest, chyba nie przyznaliby punktów, kiedy byś to po prostu pomnożył i wyliczył na kalkulatorze, czy nawet pisemnie, obok, z boku. Bo tutaj najwyraźniej chodzi im o to, żeby użyć praw działań na potęgach. Widzisz, mamy 2 do 20, 8 do 4 razy 13, jeszcze do 2, 2 do 19. No tego nie będziemy mnożyć na pewno na kalkulatorze ani pod kreską. Co tutaj możemy zrobić? Spójrz. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj zadziałałem, taki sprytny motyw zrobiłem. Co ja tutaj zrobiłem? Rozpisałem sobie, że 2 do 20 to jest 2 razy 2 do 19. Prawda? Bo mamy zasadę, że przy mnożeniu o tych samych podstawach wykładnik się dodaje. Wykładnik tej dwójki, oczywiście to jest umowne, ja wiem, że wykładnik tej dwójki jest równy 1, prawda? Tej dwójki. Wykładnik jest równy 1. A tej zostało jeszcze 2 do 19. Więc 1 plus 19 daje 20. To jest cała ta dwójka, którą rozpisałem sobie na 2 do pierwszej i na 2 do 19. Widzisz? To jest moje 2 do 20. Rozbiłem to sobie, prawda? I tu jest to 2 do 19. I co jeszcze tutaj zrobiłem? Rozbiłem sobie, że 8 do 4 to jest 2 do 3 do 4. No bo 8 to jest inaczej 2 do 3. I jeszcze było podniesione do 4 cała ta ósemka. Czyli zamiast 8 po prostu napisałem 2 do 3. Zaraz zobaczysz, dlaczego to wszystko zrobiłem. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. Co tutaj mamy? Jak widzisz, wyciągnąłem sobie teraz 2 do 19 przed nawias. Tak, właśnie dlatego był ten poprzedni krok z wyciągnięciem tej dwójki, o tutaj tego, tej dwójeczki, tutaj sobie wyciągnąłem ją, po to, żeby teraz móc wyciągnąć 2 do 19 przed nawias. Mam jakby wspólny mnożnik tego i tego i wyciągnąłem sobie to przed nawias. I co tu mi tutaj zostało? Tu mi zostało 3 razy 2, podzielę tego, tak, pokażę Ci to może wskaźnikiem, o, tutaj 3 razy 2 zostało, a tutaj zostało 7 razy 52, po tym jak wyciągnąłem dwójkę przed nawias. I tutaj jeszcze, zobacz, pomnożyłem od razu 2 do 3 do 4, zrobiło się z tego 2 do 12. Widzisz, bo tak jak mówiłem, to jest zasada mnożenia wykładników, 3 razy 4, 12. Cały czas korzystamy z tych wszystkich działań na potęgę. Jedźmy dalej. Teraz tak, co tutaj mamy? To jest jeszcze raz to samo przepisane, co było w poprzednim przykładzie. I teraz zrobiliśmy już postęp. Jak widzisz, wyciągnąłem sobie jeszcze jedną dwójkę przed nawias. Jeszcze jedną dwójkę sobie wyciągnąłem przed nawias. Tutaj, skąd ona się wzięła? Tutaj to chyba jest jasne, że to jest ta dwójka. Ona się wzięła stąd. O, tutaj zawędrowała sobie tutaj ta dwójeczka z tego równania, a z tego 7 razy 52 to rozpisałem sobie, już taki trochę skrót myślowy zrobiłem, ale mam nadzieję, że to jest jasne, że to jest 7 razy 26 razy 2. Widzisz to? I teraz stąd ta dwójeczka z tej 52 ona sobie powędrowała właśnie tutaj przed ten nawiasik. To jest ta dwójka. Wyciągnąłem z tego wszystkiego. I zostało mi 3 plus 7 razy 26.
A na dole co zrobiłem? Na dole mamy tą zasadę, że mnożenie dwóch jest, widzisz, w nawiasie do potęgi, czyli mogę to sobie rozpisać, tak jak mówiłem o tej zasadzie rozdzielności, prawda? Pamiętasz? To jest 13 do drugiej i 2 do 12 do drugiej i od razu już sobie też szybko, mam nadzieję, że to też widzisz, że to było, tutaj był, rozdzieliłem to na 13 do drugiej razy, 2 do 12 i całe to było podniesione do drugiej, a 2 razy 12 to jest 24. I stąd się wzięło moje 2 do 24. Dobrze. Następnym krokiem pomnożyłem sobie teraz tą dwójkę z tą 2 do 19. Pokażę Ci, którą. O, ta do 2 do 19 została pomnożona z tą dwójeczką. I stąd się wzięło nasze 2 do 20. Teraz tak. 7 razy 26 to jest 182, plus 3 to jest 185. 13 do kwadratu to jest 169 i razy 2 do 24. No i teraz, jak widzisz, wszystkie te kroki doprowadziły mnie do tego, że mogę sobie skrócić, bo mam samo mnożenie. To jest bardzo ważne. Nie możesz skracać, jak masz dodawanie czy odejmowanie. Musisz mieć dzielenie albo mnożenie w mianowniku i w liczniku, żeby skrócić. I właśnie wyszedłem do takiej postaci i teraz mogę sobie skrócić, że 2 do 20, tu sobie skracam 20, a tu sobie skracam 24, jak widzisz. Cała ta dwójka już w tej chwili mi zniknęła, jej już tutaj nie ma, bo skróciłem cały jej wykładnik, a tu zostało mi 4. Dlaczego? Bo 24 minus 20, no to jest przecież 4, prawda? Dobra, to jest wszystko nasza czwóreczka. I teraz, jak to już skróciliśmy, to wychodzę na coś takiego, czyli 185 przez 169 razy 2 do 4, bo to nam zostało przy tym skracaniu, czyli jeszcze raz przepisałem, 2 do 4 to jest 16, no i tutaj niestety brutalnie musimy to pomnożyć, niestety to było takie zadanie, no możesz sobie to pomnożyć oczywiście pod kreską, tak, 169 razy 16 i to tutaj sobie powymnażać, no ale to jest mniejsza już tam, nieważne jak to zrobić, ważne, że ostateczny wynik, musisz mi uwierzyć albo nie, 2704 to jest 169 razy 16. No i nasz ostatni wynik to jest 185 przez 2704 i podkreślamy ten wynik, to już jest koniec. Czyli jak widzisz, doszliśmy z tamtego ogromnego takiego kloca, prawda, z tymi potęgami do 20 właśnie dzięki naszym kochanym działaniom na potęgach. I tego typu zadań możesz się spodziewać. Jeszcze takie jedno trochę z innej beczki. Tutaj nas się pytają, która liczba jest większa. Patrzysz sobie, myślisz, no tutaj, jeżeli tam moglibyśmy to, że tak powiem, na chama policzyć i rozwiązać i zobaczyć, ile to jest 2 do 20, to tutaj raczej 2 do 791 nie będziemy rozwiązywać. No to jest zadanie, którym oni perfidnie chcą od nas, żebyśmy użyli jakiegoś praw działania na potęgach. No to już jest trochę wyższa półka, jeżeli chodzi o zadanie. To tutaj trzeba zauważyć? Trzeba znaleźć wspólny dzielnik tych liczb. Możesz to sobie rozpisać na kresce, jeśli pamiętasz, jeśli nie, no to musisz sobie to powtórzyć niestety. Czyli rozpisujesz sobie 700 na przykład 91, proszę bardzo, przez taką kreskę, czyli robisz, to jest rozkład na czynniki pierwsze i tak samo rozkładasz 339, rozkładasz na czynniki pierwsze. Tutaj po prostu się dzieliło przez liczbę pierwszą i tak dalej, pisało się pod kreską, jeżeli tego nie pamiętasz, to tak jak mówię, przypomnij sobie. I co się okazuje? Że obie te liczby dzielą się przez 113. 791 przez 113 to jest 7, czyli zapisałem sobie jako 7 razy 113, a 339 napisałem jako 3 razy 113. Możesz sprawdzić, to jest dokładnie to samo, po prostu wyciągnąłem sobie z nich 113. Dlaczego to zrobiłem? Spójrz. Teraz włożyłem sobie 2 do 7 w nawias, bo powinien być nawias. Oczywiście jego nie musi być, ale mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Tak samo tutaj. Chodzi o to, że cała 5 do 3 jest podniesione do 113, 2 do 7, a nie ta 7 czy coś. No myślę, że to jest tutaj zrozumiałe, prawda? No i teraz mamy dwie podstawy i mamy te same wykładniki. Możemy teraz porównać je, bo mamy już coś wspólnego. Tutaj nie mieliśmy nic wspólnego na początku, a teraz mamy te same wykładniki. I spójrz, 2 do 7 już my jesteśmy w stanie policzyć, 128, 5 do 3 to jest 125. To oczywiście też są te nawiasy, no, to jest domyślne, prawda? Nie musi tego być i potem już też zachęcam Cię, żebyś na początku to pisał. Oczywiście, będzie Ci to łatwiej zobaczyć, ale potem już możesz od tego odejść, jak już będziesz obcykany. Ale na początku pisz sobie. Pisz sobie, żeby było bez pomyłek, prawda? No i teraz spójrz.
128 do 113 jest większe, czy 125 do 13? Tutaj już bardzo łatwo możemy porównać te liczby, bo na początku w ogóle to nie było czytelne. No i tutaj jak na wyciągnięciu ręki gołym okiem widać, że 128 do 113 jest większe niż 125 do 113. No czyli następnym naszym krokiem będzie po prostu stwierdzenie faktu, że 128 do 113 jest większe. Czyli to jest ostateczna odpowiedź. 2 do 791 jest większe od 5 do 339. To jest nasz cały wynik. Po prostu. Jeżeli trzeba by napisać, co jest większe, to sobie tam napiszesz w odpowiedziach. No i właściwie powiem Ci, że jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję, to w sumie wszystko. Powtórz sobie potęgi, tak jak mówię, te ujemne wykładniki, to co dzisiaj robiliśmy. Porób sobie parę zadań, może z tego jakieś trudne potęgi. Następną lekcją zajmiemy się pierwiastkami. I tam już będą trudniejsze zadania, także ta lekcja to jest taki przedsionek tego, co będzie w następnej. No dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.